Czekaj, jeszcze raz. Raz, raz. Witajcie, przyjaciele. Religia zrobiła coś takiego na wszystkich głowach, że myślimy, że musimy się Bogu przypodobać, że Bóg czegoś od nas oczekuje, że musimy ciągle coś robić, żeby zasłużyć na Jego miłość. Ale wiecie co? Bóg to ktoś, kto niczego nie potrzebuje. To jest Bóg zaspokojony. To jest Bóg, kiedy umierał na krzyżu, to powiedział, że się wykonało. I ten Bóg nie będzie za tobą biegał. Bóg nie będzie ciebie ścigał. Bóg niczego od ciebie nie oczekuje. On powiedział na krzyżu, że się wykonało. Wykonało się ponad 2000 lat temu twoje zbawienie. I nie ma znaczenia, czy masz 17 lat, czy 30. Nigdy nie jest za wcześnie na to, żebyś oddał swoje życie Jezusowi. Ja narodziłam się na nowo, kiedy miałam 17 lat. Trułam się tabletkami i powiedziałam: Boże, spraw, żebym umarła albo żebym żyła. Jesteście młodymi ludźmi i chcę dzisiaj wam powiedzieć, że zbawienie jest za darmo, że Bóg jest realny, że Bóg jest dotykalny, że Bóg jest namacalny. On przyszedł do mnie, kiedy miałam 17 lat, bo po raz pierwszy do Niego zawołałam: przyjaciele, Bóg to nie jest ktoś, kto czegoś od ciebie oczekuje. On powiedział: wykonało się, zbawienie wykonało się 2000 lat temu i jest za darmo. Dzisiaj próbujesz się przypodobać całemu światu, codziennie komuś chcesz się podobać, pokazać, jak jesteś fajny, jaki jesteś cool. Bogu próbujesz się przypodobać za dwa razy w roku, ale On i tak od ciebie nic nie oczekuje. Bóg nie będzie za tobą biegał, Bóg nie będzie ciebie ścigał. On powiedział tylko, że każdy, który pragnie, niech przyjdzie. Każdy, który pragnie, niech przyjdzie do Jezusa Chrystusa. Każdy, który pragnie, Bóg nie będzie ciebie ścigał. Bóg nie będzie ciebie ścigał. Bóg nie będzie za tobą chodził. To jest dżentelmen. To jest dżentelmen. Kiedy umierał na krzyżu, to pokonał cały twój ból. Każdą chorobę wziął na siebie. Cały twój grzech wziął na siebie. I on powiedział: każdy, który potrzebuje żyć, niech przyjdzie, a będzie zbawiony z łaski za darmo. Z łaski za darmo. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że ty powinieneś wisieć na krzyżu. Nie Jezus, bo Jezus był sprawiedliwy. Jezus był bez grzechu. On tam umierał z powodu twoich win. Człowieku, obudź się, bo nie wiesz, jak długo jeszcze będziesz żył. Nie wiesz, jak długo będziesz żył. Nie wiesz, czy jeszcze został ci dzień. Nie wiesz, czy zostało ci 20 lat. I może będziesz odchodził z tego świata i będzie cię ktoś trzymał za rękę. Ale ten moment, kiedy będziesz przekraczał granicę tego życia, będziesz przekraczał ją sam i wtedy odpowiesz przed Bogiem, co zrobiłeś z Jezusem Chrystusem, co zrobiłeś z Jego ofiarą na krzyżu, co zrobiłeś z tą informacją teraz, którą słyszysz, co zrobiłeś z Jezusem. Bóg nie będzie za tobą biegał, Bóg nie będzie za tobą chodził, Bóg jest zaspokojony w Chrystusie, Bóg nie będzie za tobą biegał, bo to dżentelmen, ale On powiedział, że każdy, który do mnie przyjdzie, nie odrzucę go precz, nie odrzucę go precz. Nieważne, czy jesteś bogaty, czy biedny, czy masz wykształcenie, czy nie, Boga to nie interesuje. On jest Zbawicielem całego świata i powiedział, że każdy, który przyjdzie, On go zbawi. Każdy to znaczy, że ty i ty. Każdy. Jezus powiedział, że zbawi każdego, który do Niego przyjdzie. Jezus to nie figura, ludzie. Jezus to nie marionetka. Jezus to nie pajacyk. Jezus to nie jest ktoś głupkowaty, gdzie ty myślisz, że jakimiś swoimi uczynkami udobruchasz tego Boga, żeby Mu się przypodobać. Ale Bóg taki nie jest. Bóg niczego od ciebie nie potrzebuje. Bóg niczego od ciebie nie potrzebuje. Ale chcę, żebyś wiedział jeszcze jedną rzecz, że Bóg to jest Pan nieba i ziemi. I wszystko, co jest na tej ziemi, należy do Boga. Wszystko, również ty do Niego należysz. Ale kiedyś przyjdzie czas, że będziesz musiał Mu zdać sprawę ze swojego życia, z tego, jak zarządzałeś, z tego, komu to życie powierzyłeś. Przyjaciele, przyjaciele, Jezus nadchodzi. Jezus jest coraz bliżej. Jezus jest coraz bliżej.
dzień zbawienia jest coraz bliżej. W tym momencie, kiedy mówię Ci Ewangelię, Królestwo Boże się przybliżyło. Królestwo Boże się przybliżyło. Dzisiaj możesz narodzić się z nowego Bożego Ducha. Możesz narodzić się na nowo. Już dzisiaj możesz być zbawiony. Ty decydujesz, co wybierasz. Czy życie, czy śmierć. Bóg nie będzie za tobą biegał. Bóg nie będzie za tobą chodził. To jest dżentelmen. To nie jest jakiś dziwny frajer. To nie jest jakiś dziwny gość. On nie będzie za tobą biegał. Zbawienie wykonało się 2000 lat temu na krzyżu dla każdego. I każdy, który potrzebuje prawdy, każdy, który potrzebuje miłości, bezpieczeństwa, niech przyjdzie. Tak Jezus powiedział, że każdy, który potrzebuje, niech przyjdzie. Przyjacielu, chcę Cię zostawić dzisiaj z tą informacją, że Twoje zbawienie jest w Twoich rękach, że Ty decydujesz, gdzie spędzisz swoją wieczność? Czy tą wieczność spędzisz w niebie z Ojcem? Czy tą wieczność spędzisz w piekle? Bo jeśli jest niebo, to też jest piekło i Ty za to odpowiesz. Przyjaciele, dobra nowina jest teraz taka, że żyjemy w czasach po zmartwychwstaniu Chrystusa. I to jest czas łaski. Że dopóki Ty żyjesz, Ty możesz jeszcze podjąć decyzję o tym, czy wybierasz Jezusa. Ale nie wiesz, jak długo jeszcze będziesz żył. Przyjaciele, ten czas to jest czas łaski. To jest czas łaski. I chcę, żebyście wiedzieli, tak jak dzisiaj zaczęłam, że Bóg to jest dżentelmen. Bóg niczego od Ciebie nie oczekuje. Bóg nie będzie za tobą biegał. Bóg nie będzie ciebie ścigał. On powiedział, wykonało się 2000 lat temu. 2000 lat temu wykonało się zbawienie. Zbawienie od śmierci. Zbawienie od chorób. Przyjaciele, ta maseczka nikogo nie chroni. Ta maseczka nikogo nie uchroni. To Jezus jest ratunkiem dla świata. To Jezus jest ratunkiem przed lękiem, przed chorobą. Jezus jest ratunkiem. Nie kawał szmaty, nie kawał szmaty, nie jakaś szczepionka, ale Jezus Chrystus jest prawdziwym życiem. Jezus Chrystus, tylko w Nim jest życie, tylko w Nim jest prawda. I On powiedział, każdy, który chce, niech do Niego przyjdzie. Każdy, który potrzebuje zbawienia, niech przyjdzie. Jeśli potrzebujesz, to przyjdź. Jeśli potrzebujesz, to przyjdź. A będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony. Będziesz bezpieczny. Nie, koniec.